Centrum dowodzenia legendy polskiej motoryzacji. Cześć Bartek. Jesteśmy w Twoim pokoju i to, co pierwsze rzuca się w oczy, to wielka ściana z osiągnięciami. Możesz nas oprowadzić po tej ścianie? Tak, jasne. Pierwszy samochód, którym się ścigałem, miałem wtedy 14 lat. Tu są puchary, niestety tylko dwa, ale za najwyższy stopień. Dalej Clio Cup, dalej już mamy R8, także mega duży przeskok z przednionapędowego do tylnionapędowego. No i tak naprawdę cała ta ściana, wszystko jest z Audi. A czy masz jakieś najlepsze osiągnięcie w Audi, które, nie wiem, z którego jesteś najbardziej zadowolony? Tu widziałem gdzieś Nürburgring, ale to tak, zwróciłem uwagę, jest Nürburgring. Dlatego, że znam ten tor. A masz jeszcze jakieś lepsze, większe osiągnięcia, z których jesteś najbardziej dumny? Większe mam, nie? Ja wygrałem wtedy swój pierwszy wyścig w Audi. I no mega, mega wartościowy puchar, bo jest opłacony ciężką pracą i bardzo ciężką walką na torze z moim przeciwnikiem Chrisem. Tutaj jest trochę old school karting, tak właśnie wyglądał mój ostatni sezon w kartingu. A ile miałeś tu lat na tym filmie? Na tym zdjęciu? O Jezus, 13, 12. Tu widzimy bardzo dużo czapek. Te czapki to zakładam, że przy odbiorze pucharu czy statuetki na podium dostajesz pewnie czapkę, tak? Nie wszystkie, wiesz. Okay. Te czapki są z Audi białe. Niebieskie są z Clio, a czarne są z Lambo. Super. Bardzo pokaźna kolekcja. Nigdy nie będzie cię słońce raziło chyba. No i ostatnia najlepsza półka. Jest to półka z pucharami z Lambo. Też jest ich nie za dużo, ale no tak nam los dopisuje. Parę razy się rozbiliśmy, parę razy... To jest pierwsze miejsce z Silverstone? Tak, to jest pierwsze miejsce z Silverstone. Mogliśmy mieć dublet, ale niestety na ostatnim okrążeniu była stłuczka z kolegą z zespołu, który nie chciał nas przepuścić i... No. I tak zostało, że dojechaliśmy gdzieś tam bardzo daleko w środku stawki. Kiedyś bawiłem się w zbieranie autografów, wysyłałem milion listów dziennie. No i tak kiedyś mi przyszedł. Co prawda, co ciekawe, są to autentyki od Nikiego. Teraz już niestety legendy. Niki Lauda, który niestety w tym roku umarł, odszedł. No niestety, to jest wielka przykrość taką informację usłyszeć. Jak czytałem, to wam było przykro. A tutaj mamy list od Lambo? Tak, tutaj mamy listę od Squadra Corse z potwierdzeniem, że dostałem się do programu młodych kierowców Lamborghini. I co czułeś w takim momencie, jak zobaczyłeś ten list, że cię przyjęli? Znaczy, to tak jakbyś sobie sam pomyślał, dostajesz list zaadresowany do ciebie i masz na kopercie znaczek Lambo. O, już można się domyślić. Tak, no i znaczy, no ciężko się domyślić, że akurat do tego, aczkolwiek ja wiedziałem, bo wiedziałem, że takowe dostanę, czy dostałem się, czy też nie. No i otwierając ten list, czytając go, było takie wow, ja naprawdę się tam dostałem, nie? I to jest takie bardzo duże wyróżnienie dla tak młodego kierowcy. Mamy tutaj fotel. Fotel jest z homologacją drogową, także jeśli mi się znudzi, to mogę sobie go do sieci posadzić. Jest to fotel z Parco Circuit 2. Kierownica też jest robiona na zamówienie przez osobę prywatną. No także tyle. Pedały i... No i jeszcze pedały Tiltona i... Aha, i tu masz wszystkie dosłownie... Co to? No, płyny to są, nie? To są pedały normalnie na płyn hamulcowy. Serio teraz mówisz? Pamiętasz? Dotknij. O kurde! No sprzęgło też nie jest lepiej. Trzeba się przejechać. No, ale w takim razie. No takie są w samochodzie i takie też musi być do treningu, żeby też to udowodnić. Noga ciężka. Tu masz buty kartingowe za 150 zeta, a tamte masz wyścigowe za 3 koła. Kaski, rękawiczki też? Rękawiczki sobie wezmę. Ja ci rozgrzeję samochód. Rozgrzej, tak. Czy on już jest spalony? Dobra, jak tu się w ogóle wchodzi? Patrzcie, ja nie mogę tu wejść. No bo ostatnio taka... jest za blisko dla ciebie, nie? Taki kubek. Tu masz, tutaj możesz sobie to odsunąć, jak jest za blisko, za daleko. Co mi tak wybruje? No ja się boję. Powoli. Dawaj mu, daj mu. Boję się, stary. Ja muszę się skupić. O, teraz fuck, za szybko już, prawo za szybko. Sobie wyjeżdżasz. Gdzie teraz? No jesteś na torze, no. Znowu w prawo? Twój operator stwierdził, że za łatwo nie możesz mieć, więc włączyliśmy ci najdłuższy tor, jaki tylko istnieje. Znaczy, nie. O, panie! Gdyby był naprawdę najgorszy, to by ci kazał włączyć North Slide, ale spał. W sumie mogliśmy. No. 170 na torze, 190. Prawie, dobra. Niech bo. Już się spłaciłem, a to dopiero po minuta i to jest... No nie umiem, no. Nie mogę sobie wyobrazić, że to jest po prostu w prawdziwe życie jakby. Chciał mapkę toru, a nie zauważył, że ma linię toru, którą mu zaraz wyłączę. O, rzeczywiście. O, nie, nie wyłączaj. Robert, dobra, jadę po tej linii. Powiedzieć ci? Przypomnę ci. O nie, nic nie widzę. Czerwony. Na torze też tak jest pewnie. Tak, jak słońce świeci, tak, czerwony. I co? Na pamięć.
Masz jakieś okulary na torze? Gdzie? No szybkę masz jedynie. No stary, ja nic nie widzę tutaj. Masz. O, no pas. Masz szybkę. I rozwaliłeś auto. Szybkę o. Masz tak jak duży. Szybkę masz tak jak duży, masz. Trzeci raz to próbuję powiedzieć. Mówię, ja że... jestem za bardzo zdenerwowany. Już rozbiłem Rambo. Szybkę mam. Znaczy chodzi o to, że możesz mieć czarną szybkę, albo przezroczystą, albo niektórzy w ogóle jej nie mają. Ale jak zamkniesz te, jak będziesz miał czarną szybkę i słońce nie świeci, to ci to nic nie daje. A jak świeci, to mnie widzisz. Także lepiej jest bez i po prostu znasz tor, no. Musisz sobie... Oczywiście, że znam, jasno. Ale jest tragiczna ta pogoda. Znaczy, to na symulatorze jest to denerwujące, ale to tylko dlatego, że ty wiesz o tym, że możesz to zmienić. A jak jedziesz w samochodzie i wiesz, że jest taki warunek i gdzieś cię oślepia, no to nie reagujesz, bo wiesz, że nie masz na to wpływu. To jest bardzo dobra forma treningu. Teraz będziesz wyścig robił, tak? Tak, teraz włączyliśmy sobie tryb Quick Race. Jedziemy 5 okrążeń, jest 26 zawodników, no i ja sobie ustawiłem, żebym jechał ostatni. Oczywiście każdy jedzie tym samym samochodem. O, strzelają markowami. Jest puszczenie. Ten już wyprzedza. No bo to jest właśnie, w tej grze starty są bardzo słabe, oni nie startują zbyt szybko i na starcie już można 10 odrobić. Ale marchewami strzelają, zajebiście. No staram się czysto jechać, aczkolwiek to jest... Ja nie mogę. I ty tak masz na żywo, ja pierdzielę. Na żywo to jest łatwiejsze, bo wiesz, że nikt nie chce płacić za uszkodzenia w samochodzie i się tak bardzo nie boisz, a oni są tu bardzo nieprzewidywalni. Zobacz, siedziałem 5 sekund, a jestem... Spocony. Jestem, no może nie całkiem spocony, ale jestem na pewno czerwony. Ja byłem spocony. Po 2 minutach. To oddech jest cięższy. No skończyłem jak skończyłem, dostałem strzał od kierowców. Także skończyłem na zielonym pasie, jak widać. Bardzo ci dziękuję za to, że pokazałeś mi, jak wygląda praca mistrza nad tymi wszystkimi pucharami. Jeszcze nie mistrza. No jak nie, ja tu same jedynki widzę, stary. No, z jedynkami jest inna historia. Nie, no żartuję. Bardzo ci dziękuję, a wy trzymajcie się, cześć.